jak jest plaża, to powinna być, czy też musi być dla niektórych piłka. Najlepiej siatkówka. Nawet plażowa. Mało tego, przy tym ziarenku, jak tutaj się śmialiśmy wspólnie wszyscy razem z ekipą realizacyjną, bardzo często stoi mój gość, Wojtek Grzyb. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. No takiego siatkarza na plaży spotkać, to chyba duże szczęście. Czy ty tak czasami plażowo sobie również tutaj na gdańskich plażach pykasz? Na gdańskich również ciężko się zapisać, bo jest tak dużą popularnością cieszy się siatkówka plażowa, że na te boiska, które są na naszych pięknych plażach, naprawdę są kolejki. Ale mamy swoje miejsca, gdzie zawsze możemy liczyć na to, że będziemy mogli poodbijać i miło spędzić czas. Czy taka siatkówka plażowa to jest dla takiego zawodnika jak ty, to jest relaks, czy to w dalszym ciągu jest rywalizacja? Czy ty w ogóle potrafisz odbijać piłkę bez rywalizacji? Siatkówka na hali jest podzielona na pozycje. Moja pozycja to jest środkowy bloku i charakteryzuje się tym, że nie jest to pozycja stricte techniczna, więc koledzy często się ze mnie śmieją, jak ja odbijam, że może to nie wygląda najlepiej, natomiast ja jestem za tym i tej wersji będę się trzymał, że skuteczności mam być rozliczany, a tą moją może nie idealną techniką potrafię grać skutecznie na plaży, bo nas na plaży nikt za mnie nie zrobi przyjęcia, nikt za mnie nie wystawi piłki, więc trzeba umieć wszystko i jest naprawdę kapitalna forma spędzania wolnego czasu. Dobrze, że o tym mówisz, bo to jest takie miejsce, zresztą widać, ludzie wypoczywają, opalają się, rodziny z dziećmi, niektórzy uprawiają sport, inni leżą, czytają książkę. To jest takie miejsce, które ma w sobie wszystko. Ty tutaj mieszkasz od kilku lat, zawodowo Gdańsk przyciągnął cię jak magnes 6 lat temu. Powiedz, co takiego w Gdańsku można znaleźć, oprócz tego, tak jak w twoim przypadku, że bardzo często karierę i to na światowym poziomie? Miałem to szczęście, że grałem przed Gdańskiem w dwóch bardzo pięknych klubach, w AZS-ie Olsztyn i w Resowi Rzeszów. I praktycznie odchodząc z Rzeszowa, to była naprawdę dosyć dla mnie ważna decyzja, co będę robił. Drugi koniec Polski, rodzina cała jechała ze mną i żona z trójką dzieci, więc wyprawa była naprawdę dosyć logistycznie zaawansowana. Ale bardziej zwróciłem uwagę na projekt, który tutaj został tworzony. Stery tego projektu powierzono Andrzeju Anastazjemu, wspaniałemu człowiekowi, wspaniałemu trenerowi. I to dzięki niemu właściwie możemy teraz mówić o tym, że to, co w Gdańsku się dzieje, to z czego możemy być dumni, ma taką formę. Tak, tak, bo wcześniej Gdańsk był klubem na pewno ciekawym, ale nie miał renomy. Na pewno mieli cały czas... Ale udało się ją bardzo zbudować. Zgadza się. No i teraz właśnie jest to klub, do którego wszyscy siatkarze chcą przyjść, którym chcą się pokazać, bo wiele lat pokazujemy, że to działa. Siatkarze mogą się pokazać, klub funkcjonuje wspaniale, drużyna gra dobrze, potem to się przekłada też również na ich wynagrodzenie. A powiedz, bo o pieniądze nie będę pytała, broń Boże, bo chcieliśmy pogadać o Gdańsku. Powiedz mi, bo ty jako sportowiec, oprócz tego, że trenowałeś, tak powiedziałam, w czasie przeszłym, bo za chwilę musimy wyjaśnić, czy w końcu ta klapka zapadła i już jesteś na emeryturze. Ale było trochę tak, że oprócz tego, że spędzałeś godziny na hali, to też Gdańsk daje taką możliwość, że ten sport można uprawiać na zewnątrz. Przyjechałeś tutaj rowerem, to znaczy, że to jest jakiś taki element życia, który można tu aktywnie uprawiać. Bieganie przypuszczam jak najbardziej. Co takiego w Gdańsku dla sportowca, co tutaj na niego czeka? Albo dla kogoś, kto po prostu uprawia aktywny tryb życia? Chciałem do tego nawiązać, że to niekoniecznie musi być osoba pod tytułem sportowiec. Tak. To przecież, żeby spędzać czas biegając, to rano można spotkać dziesiątki ludzi, którzy biegają. Czy wzdłuż morza, czy na jakichś swoich ulubionych trasach. Tak samo, jeżeli chodzi na rower. Wspomniałaś, że przyjechałem rowerem. Tak, bardzo lubię się przemieszczać po Gdańsku rowerem.
bo mamy tutaj naprawdę bardzo czyste powietrze i to sprawia, że wychodząc, obcując właśnie na świeżym powietrzu, można się naprawdę wspaniale daleko? Dotlenić. Daleko masz stąd do domu? Właściwie to nie, bo mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie parku Reagana i to jest, tutaj zaczyna się park Reagana, nie wiem, może do domu, bo mam 1,5 kilometra, może 2. No to tak, to niewiele. To, tak. Nawet, to wystarczy na mały spacer, nawet wcale nie trzeba rowerów. A trzeba powiedzieć, że w Gdańsku jest 700 kilometrów ścieżek rowerowych. I to dla zaawansowanych również, bo można pojeździć po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, który również jest cudowny. I dla każdy amator zarówno biegania, jak i dwóch kółek znajdzie coś dla siebie. Chciałabym też o twoją karierę zapytać, bo powiem szczerze, tak jak patrzyłam na ostatnie artykuły dotyczące twojej osoby, to było wszędzie Wojciech Grzyb po sezonie kończy karierę. Wojciech Grzyb skończy karierę. Sezon, nie wiadomo czy, znaczy wiadomo, że się skończył inaczej, bo pandemia bardzo pokrzyżowała plany również sportowe. Natomiast ja tak powiem ci, jak czytając to wszystko trochę zgłupiałam, mówię, czy on jeszcze gra, czy on już jest na emeryturze sportowej? Jestem na emeryturze sportowej. Czyli koniec. Tak, definitywnie przygotowuję się do nowej roli w życiu, jaką chciałbym, żeby to było trenowanie siatkarzy lub siatkarek. W najbliższym czasie wychodzi na to, że będę miał taką okazję pracować właśnie z młodzieżą w Gdańsku, w strukturach młodzieżowych. Czyli zostajesz tu? Tak, zostajemy z rodziną. A to też jest ważna informacja, bo po 6 latach mieszkania, gdzie klub cię trzymał, no bo to była twoja praca i twoje życie, podjąłeś decyzję, że zostajesz w Gdańsku, chociaż klub już cię aż tak chyba nie trzyma. No tak, aczkolwiek czyli to jest fajne miejsce do zamieszkania, do zostania? Czy zdecydowanie tak. To było oczywiste, czy ta decyzja nie była taka? Tak jak wspomniałem, wcześniej grałem w wspaniałych klubach, ale również to były wspaniałe miasta, zarówno Olsztyn, jak i Rzeszów. Naprawdę... On tak mówi, bo się urodził w Olsztynie i ja też, tak, więc wiadomo. Tak. Olsztyn, tak. Kocham moją małą Amerykę, ale robiąc przeprowadzkę z Rzeszowa, nie sprzedaliśmy domu, zostawiliśmy wszystko, bo sądziliśmy, że tam wrócimy. Myślałeś, że to będzie nasze miejsce, tak nam się tam podobało. Aczkolwiek po kilku sezonach spędzonych w Gdańsku wystawiliśmy dom na sprzedaż, sprzedaliśmy go, kupiliśmy mieszkanie. Czyli teraz Gdańsk to twój dom? Tak, kupiliśmy mieszkanie w Gdańsku. Tak nam się spodobało, że postanowiliśmy, że to będzie nasze miejsce na ziemi. Tutaj się dobrze czujemy, tutaj dobrze czują się nasze dzieci i z tym miejscem chcemy wiązać naszą przyszłość. Mówisz o dzieciakach, masz się aż trójkę, a każde miasto z perspektywy rodzica wygląda zupełnie inaczej, bo patrzysz na inne atrakcje. Powiedz mi tak jako ojciec, jak miałbyś powiedzieć, co takiego trzeba tu zrobić, to co to jest? Zależy ile ma się czasu. Pierwsza sprawa. Jakbym miał mało czasu, to bym chciał odwiedzić Hevelianum na pewno. Chciałbym przyjść na plażę i zależy też oczywiście od wieku dzieci. Tak. Bo można odwiedzić z małymi dziećmi Muzeum Morskie. Można robić wycieczki ze starszymi dziećmi po dworze Artusa. Można pójść na Westerplatte do Centrum Solidarności. Więc naprawdę trzeba obejrzeć dobrze ofertę Gdańska, tak. bo jest w czym wybierać. Jest w czym wybierać i w zależności od wieku dziecka można coś ciekawego zrobić. Ja lubię wynajdować takie rzeczy i razem z moimi dziećmi założyliśmy sobie paszporty takie, to są takie w formie książeczek, w których się zbiera pieczątki z najwyższych miejsc, z punktów widokowych w Gdańsku. Kapitalna sprawa, jest ich 7, dostaliśmy już odznakę za odwiedzenie wszystkich, także polecam serdecznie. To fajna metoda zwiedzenia, bo trzeba odhaczyć, jak jest odhaczone, też, to jest załatwione. Szczególnie polecam ten taras widokowy na Wieży Mariackiej. Tam jest... To jest też jeden stempel? Jeden stempel. I bazylika jest piękna, a zwierzę rozstarza się niesamowicie. Niesamowite. Powiedz mi a propos widoku jeszcze i patrzenia w przyszłość. Zostajesz w Gdańsku, mieszkasz tu 6 lat, kariera ci się zadecydowałeś, że to już jest ten moment, kiedy ją kończysz. Rozpoczynasz nową, tą trenerską. Jak ten Gdańsk i jak ty, jak to będzie wyglądało za 5 lat?
Życzyłbym sobie, żeby za 5 lat móc pracować przy pierwszym zespole i cały czas się rozwijać i budować markę tego klubu i aby klub promował siebie i miasto na arenie międzynarodowej. To by było naprawdę piękne. Tak jak wspomniałem, w przeszłości udawało się nam na arenie międzynarodowej również z Andreą Anastazją świetnie się zaprezentować i wierzę głęboko, że w przyszłości Gdańsk będzie się rozwijał i dalej będzie siatkarsko coraz mocniejszy i będziemy mogli go oglądać również właśnie między najlepszymi drużynami w Europie. Za nami młodzi ludzie grają oczywiście na plaży, tego nie trzeba mówić, ale odbijają sobie piłkę. Powiedz mi, czy ty na przykład jak idąc tak plażą i patrząc na taką grupę grających tylko w tą taką siatkę plażową, od razu masz taki fokus, że wiesz, wyostrzasz wzrok i szukasz talentów? Masz tak zwane zboczenie zawodowe, nie czy jeszcze tak, nie? Ale jak mam jakąś zaprzyjaźnioną grupę, to jestem w stanie pomóc w krótkim terminie, poprawić jakieś takie drobne rzeczy, żeby siatkówka sprawiała więcej przyjemności. Bo siatkówka nie jest aż taka łatwa, bo to jest dyscyplina właśnie techniczna. Trzeba pewne rzeczy robić w konkretny, określony sposób, bo po prostu inaczej będzie się robiło to inaczej, będzie się piłka odbijała nie tam, gdzie się chce i będzie sprawiało to mniej frajdy. Natomiast są takie drobne niuanse, dzięki którym można osiągnąć taki poziom fajny, do fajnego odbijania sobie, czy to w plażówkę, czy to tak rekreacyjnie i żeby po prostu dobrze spędzić czas. No dobra, to jak tak miło nam się spędza czas, jeszcze na koniec muszę cię zapytać, dlaczego na wakacje do Gdańska? No przede wszystkim nad morze, jakość powietrza. To, że łatwo jest tu przyjechać. No mamy, można przyjechać teraz autostradą, można przyjechać wyremontowaną siódemką. To prawda. Przylecieć samolotem, pociągiem. Jest łatwość w komunikacji. Tak, można spędzać czas nie tylko na rowerze czy biegając. Można wykorzystać wiatr. I tutaj nieraz widzę kitesurferów. Są ośrodki żeglarskie. Po prostu trzeba, ograniczy nas własna wyobraźnia tylko. Co tutaj życzymy sobie robić, na pewno w Gdańsku damy radę to zrobić. Czyli musimy wszyscy włączyć wyobraźnię i po prostu i przyjechać do Gdańska. Pędzić w naszym kierunku. Pamiętajcie, przy tym ziarenku zawsze można spotkać Wojtka Grzyba. Takie to miejsce wyjątkowe. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie bardzo. I trzymam kciuki, żeby wszystko się udało.